No elo wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. I jak widzicie tytuł, jest to gra, której raczej się nie spodziewaliście teraz na moim kanale. Zagrajmy w Ratchet & Clank 1. W końcu nadszedł czas, że zacznę nagrywać Ratcheta, okej? No, więc... Nie zaczniemy sobie od żadnego, nie wiem, Gladiatora, dwójki, trójki, czy tam Jacka trójki. Znaczy, Jack to nawet nie jest nawiązanie do Ratcheta, więc co ja tu gadam? Wróć. Nie nagramy sobie ani trójki, ani dwójki, ani Gladiatora, ani Tools of Destruction, ani A Crack in Time, ani czterech za jednego. Tylko zaczniemy sobie od najpierwszej części Ratcheta i Clanka. Bo tak, no, na dobrą sprawę, pomimo, że ten cały reboot, który powstał, to ten reimagining, to sądzę, że są niektórzy, którzy nazwali tę grę Ratchetem jedynką, zapominając o tym, że prawdziwy Ratchet jedynka będzie właśnie teraz ogrywany, I guess. Więc bez zbędnego przedłużania mogę wam co jedynie powiedzieć, że zobaczycie prawdziwą lamę w serii Ratcheta. I serio, uważam, że jestem lamą i nie potrafię w tę serię grać. Uwierzcie mi, to co zobaczycie może na zawsze wam skrzywdzić waszą psychikę i prawdopodobnie żadna osoba wam nie pomoże. Ani żaden egzorcysta, ani nikt. Po prostu nikt wam, kurde, nie pomoże. Więc miejmy to już za sobą, let's go! Mamy tutaj jakąś informację odnośnie... Sam nie wiem czego. Po prostu zawsze to wyskakuje. Zwykle to jest w kolekcjach HD, czyli tych gier typu, nie wiem, Ratchet & Clank, Jak i Daxter czy Sly Cooper. Insomniac Games, twórcy takiej wspaniałości jak trylogia Spyro the Dragon na PlayStation 1. I proszę bardzo, mamy Ratchet & Clank. Więc wciśnijmy sobie właśnie start. Sprawdzę, czy wszystko jest git. Muzykę se podgłośnimy na maksa, bo lubię soundtrack z pierwszej części Ratcheta. Język angielski, oczywiście, że tak. I co? Zaczynamy sobie nową grę. Tutaj w ogóle mam save testowy. Aczkolwiek zrobię sobie ten save. Czy chcesz zapisać te dane? No tak, oczywiście chcę. No i co? The Ratchet & Clank Trilogy. Hehe. No i co? Zaczynamy w takim bocie sobie gierkę, więc ja się zamknę, a wy oglądacie cutscenkę. No chyba, że będziecie chcieli, żebym gadał na cutscenkach, ale wątpię w to, więc... Zapraszam do oglądania. Final step, attach robotic ignition system. Thank you for using help desk technology. Thank you.
Jakbyście się pytali, to te czarne paski na początku to nie były z mojej strony, tylko dlatego, że ta kolekcja HD ma coś takiego, że czasami są cutscenki, które mają czarne paski po boku, co oznacza, że są w formacie 4:3. Więc z góry przepraszam, jeżeli komuś to przeszkadza, ale niestety na to wpływu nie mam. Więc z fabuły, którą ja mniej więcej, powiedzmy sobie szczerze, wytłumaczyłem sobie sam. Oczywiście wiadomo, że mogę się mylić, ponieważ w takich rzeczach to często się mylę, ponieważ z Ratchetem aż takiej wielkiej styczności za dzieciaka nie miałem. Znaczy, powiem tak, w Ratcheta grałem, ale na takie rzeczy pokroju fabuła nigdy nie zwracałem uwagi. Poza tym nigdy się jakoś szczególnie w tę serię nie zagrywałem. To nie jest coś takiego, że ojejku, to jestem jakimś super duper fanem, bo lubię bardzo tę serię, ale nie zagrywałem się w nią, okej? Więc tak, robot spadł sobie na planetę Veldin. Ta planeta to jest właśnie planeta Veldin, czyli jest to planeta Ratcheta, ponieważ jest to tutaj dom Ratcheta, bo on się na niej wychował z tego co wiem. A jeśli chodzi o fabułę, to jest ona następująca. Ratchet sobie buduje ten oto statek, jak widzicie zresztą, ponieważ tym statkiem chce on opuścić tę planetę. Ale okazuje się, że nie będzie to łatwe, jak pierwotnie było zakładane, bowiem Ratchetowi brakuje pewnego artefaktu, że albo po prostu rzeczy, która pozwoli mu na obsługę statku, i tą rzeczą jest właśnie robot. I ironią losu jest to, że robot właśnie się rozbił na tej oto planecie, więc naszym zadaniem jest teraz tam się dostać. Więc podążajmy tutaj. Swoją drogą naprawdę szanuję bardzo soundtrack z Ratcheta i Clanka jedynki. Moim zdaniem Insomniac odwaliło kawał dobrej roboty. Tak szczerze powiedziawszy. I mówię, nie hejćcie mnie za to, że nie ogarniam większości rzeczy z tą serią, ponieważ ja się w Ratcheta tak mocno nie zagrywałem, więc pewnych rzeczy nie wiem i o pewnych rzeczach na pewno nie będę wiedział. I pewne rzeczy też odkryję razem z wami w tym wspaniałym let's playu. Już widzę te hejty, łapki w dół i umsuby. Ale dobra, koniec żartów. Jak widzicie, kolejna rzecz, którą tutaj sobie zbieramy, są to śrubki. I śrubki troszeczkę działają jak monety lub cokolwiek, jak mamy, chcemy sobie to wytłumaczyć. Ponieważ za śrubki możemy kupić sobie bronię w gadżetronie, czyli w takim mini shopie, w którym są właśnie między innymi bronie i inne tego typu tegesy. Poza upgrade'ami, bo z tego co im upgrade'ów tam nie ma, ale ta. I pokonajmy sobie tutaj te stworki, które są. Co się stało, że nie doskoczyłem? Zaraz się to zmieni. Zaraz tutaj doskoczę. Proszę bardzo, widzicie? To był po prostu taki mały fail. Taki mały, nic nieznaczący fail. Ale swoją drogą zastanawia mnie jedna rzecz. Jakim cudem ten mały robot, który tam się znalazł na tej, że tak powiem, w tej fabryce, on się w ogóle przeszedł przez jakieś, nie wiem. Bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak widzicie, fabryka była złożona a raczej składała się z wielkich robotów, bo tam były same wielkie i olbrzymie roboty. Jakim cudem ktoś, kto tam stworzył tę fabrykę, nie przewidział tego, że taki mały robot tam był? No bo I guess jakiekolwiek testy tam były w ogóle w ogóle jakaś kontrola tam była? Może nie testy, ale czy jakakolwiek kontrola tam była? Bo to jest w ogóle takie trochę dziwne, że przeoczyli to, że mały robot tam się tak z dupy pojawił. Ale okej. Może ja tego nie za bardzo kumam, ponieważ mówię, w Ratcheta się za bardzo nie zagrywałem i moja teoria może być do dupy, więc dlatego nie rozpoczynajcie, że tak powiem, tyrady w komentarzach. Mamy bomb glow. Nie rozpoczynajcie tyrady w komentarzach, ponieważ uwierzcie mi, pod tym względem to niestety ja lubię się czasami tak poteoryzować, w sensie wiecie, takie teorie wygłaszać. Lubię być takim człowiekiem, który teorie wygłasza jakieś spiskowe. Jakkolwiek to brzmi. I możemy tą bombą teraz... O! A, to ciekawe, kółkiem możemy sobie rzucać bombę, no fajnie w sumie. Umcia. Czyżby tutaj zaraz był ten robot? Chyba jeszcze nie. Znaczy ja wiem oczywiście, jak ten robot się nazywa, tylko specjalnie to mówię, bo wiecie. Są osoby, które mogą nie wiedzieć, ale raczej jeżeli ktokolwiek jest spostrzegawczy, to wie po tytule
tej gierki, że no jednak robot ma już swoje imię, aczkolwiek na początku nie będzie wiadomo jak ma na imię. On tam leży sobie w ogóle, ale jeszcze do niego nie podejdę, bo po co. I taka mini ciekawostka, Veldin, czyli obecna planeta, na której jesteśmy, to do niej nie będzie można wrócić. Generalnie to, co zwiedzamy teraz, to zwiedzamy tylko raz. Już potem nie będziemy mogli tutaj wrócić. Interesting. Yay! You're quite handy with your wrench. You bet. I built that ship with it. Hmm. Currently, I'm in search of someone who could be of assistance in saving the solar system. Do you know where I might find that fellow? Well, he's on the radio every week. Other than that, no. Hey, what's with all this save the solar system stuff anyway? Hello, citizens of... My race, the Blog, have a small problem. Our planet has become so polluted, overpopulated, and poisonous that we are no longer able to dwell here. But I, Chairman Drek, have a solution. We are constructing a pristine new world using the choicest planetary components available. So, what does this mean to you, you might ask? Using highly sophisticated technology, which you couldn't possibly understand, we will be extracting a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun, where it will explode into a flaming ball of gas. But, of course, sacrifices must be made. Thank you for your cooperation. And if you don't like it, you can take your whiny, sniveling, snot-nosed populations, form a line behind me, and kiss my... We're still on? Well, turn it off, you idiot! The people on those planets are hosed. Well, good luck getting Captain Quark to help you. Actually, you could help me. If you could use your ship to take me to the coordinates contained in this infobot, I might be able to gather further information there. Even if I wanted to, I can't. I'm missing a crucial component of the ship. The robotic ignition system. How did you know that? I, sir, happen to be equipped with the latest in robotic ignition systems. My programming allows me to start any ship I choose. So, I agree to take you to this, wherever it is, and you get my ship started for me? That is what I'm proposing. Deal. This could be a problem. Take care of it. Whoa, this is great! So that's where I've been stuck this whole time. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Huh? Oh, right. Sorry. Oh, and by the way, you can stop calling me sir. The name's Ratchet. Pleased to make your acquaintance, sir. You got a name? My serial number is V54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Hang on! So you see, it would be most beneficial if your citizens were not in the city when my workers begin removing it. Preposterous! I will not stand for this! Unfortunately, you have no choice in the matter. Let's just see what Captain Quark has to say about that, my good man. I don't see what's so funny. Captain Quark could dispatch you without even breaking a sweat, you puny. You have now officially worn out your welcome and my patience. This is your last chance. Stop this madness now! Okay, wait. You're right. I will withdraw my troops. Really? No! It's all yours, gentlemen. Try not to leave any marks. Clank? Where are you? Hey. Oh, sorry about that.
Well, we're not leaving the way we came in. Perhaps we could procure a ship from one of the inhabitants. If there are any left. No dobra, więc jesteśmy teraz na drugiej planecie. Znaczy technicznie to jest pierwsza planeta, bo nie liczmy sobie tutaj Veldinu, ponieważ Veldin to tak naprawdę jest planeta, której nie powinno się liczyć, bo jest to dom Ratcheta, więc technicznie witam was na pierwszej planecie, czyli na planecie Novalis. Tak, to jest chyba planeta Novalis. No dobra, jestem z powrotem, musiałem tutaj troszeczkę, że tak powiem, w opcjach pogrzebać. Ale tak, z cutscenki, którą widzieliśmy, było to, że ten robot dostał swoje imię, ponieważ on chciał przez chwilę podać swój numer seryjny, a Ratchet go po prostu Clank nazwał. I mieliśmy tam podgląd na naszego antagonistę z tej oto części, ponieważ antagonistą z tej części jest nie kto inny jak Drek. I to tyle w zasadzie. On tam rozmawiał bodajże z... ten koleś z wąsami bodajże, on chyba jest przedstawicielem tej... planety, w sensie może nie Novalis, ale chyba Veldin. Nie mam tutaj, że tak powiem, pewności stuprocentowej. No i jak widzicie tutaj teraz za pomocą klucza francuskiego, którego, że tak powiem, którym atakujemy, to mamy też możliwość właśnie otwierania drzwi w taki sposób. Czyli po prostu wciskam kwadrat i gałką tutaj robię 360 stopni. Dobra. To co, lecimy sobie dalej. Zwiedzamy sobie kolejną planetę. W zasadzie to pierwszą planetę. Ale jak mamy liczyć jeszcze Veldin, no to powiedzmy, że to jest druga planeta, ale jak dla mnie to będzie pierwsza. Okej. W ogóle nie wiem, czy to jest właśnie ten typ wrogów, ale wrogowie od Dreka to są Blargowie. Tak tylko nadmienię w sumie. Okej. Wpłyńmy sobie, a raczej nie wpłyńmy, kurde, nie to, pomyliły mi się przyciski, okej? Ale poeksplorujmy sobie tutaj trochę, bo śrubki są bardzo ważne. I z tego co wiem, to jest jedna broń, która jest bardzo opecka w tej grze i ona jest wręcz o tyle opecka, że tak naprawdę przechodzenie z tą bronią calutkiej gry to byłoby dosłownie... no nic tylko formalność na dobrą sprawę. A ta broń to jest Rhino, albo Ryno po prostu. I co, teraz jesteśmy sobie pod wodą. Będziemy mogli sobie pływać. Jeżeli chodzi o kontrolki, to kontrolki są bardzo proste. Aby się zanurzyć, po prostu wciśnijcie kwadrat, a X-em płyńcie sobie do przodu. Znaczy tfu, no w taki oto sposób płyńcie sobie. Ach ta i ja i te moje tłumaczenia, że tak powiem. Swoją drogą te lokacje naprawdę bardzo ładnie wyglądają, jeżeli mam być szczery. I w ogóle kawałek tego paska tlenu się jakoś zgliczował. Nie wiem, czy to jest problem z kolekcją HD Ratcheta, czy tak po prostu ma być, ale... okej. Powiedzmy, że na takie rzeczy nie będę zwracał uwagę. Bo raczej tak miało być. Już. I sobie, że tak powiem, podróżujmy po... poziomach. Bardzo pięknie one są zrobione, naprawdę, już tym bardziej w kolekcji HD. Dlatego rekomenduję granie w kolekcję HD niż w oryginały z PS2, jakkolwiek to może brzmieć, tak? Pomimo, że kolekcja HD Ratcheta, znaczy w ogóle gry HD Ratcheta mają to do siebie, że mają często jakieś glitche i błędy, czy to w pokazówkach, czy ogólnie, tak, jeśli mam być całkiem szczery, prędzej polecę zagranie w wersję HD niż tak w oryginał. Wiem, na grafikę nie powinno się patrzeć, no ale wiecie. W tym wypadku po prostu te tekstury i to wszystko wygląda po prostu pięknie. I co ja na to poradzę? Nic na to nie poradzę. Po prostu gramy i tyle. Ciąg dalszy nastąpi.